deregulation in the United States is probably going to be positive. Przepływy do Bitcoin ETF-ów osiągnęły 6-tygodniowy rekordowy poziom, ponad 420 milionów dolarów. Niemiecka sprzedaż Bitcoinów przyniosła bezprecedensowe 2,6 miliarda euro. A po skończonej wyprzedaży Bitcoinów oraz zamachu na elekta Trumpa cena Bitcoina podskoczyła do 66 tysięcy dolarów i na ten moment utrzymuje się na 64 800. Oto co na ten temat myśli twórca kanału Bitcoin Bros. That was absolutely crazy. Trump almost lost his life. Thank God he didn't. He's going to the Bitcoin conference next week. Presidential candidate talking at the biggest Bitcoin conference in the world. He's already pro-Bitcoin, already pro-crypto. Deregulation in the United States is probably going to be positive. I think maybe going into a sideways drop or even retesting the old all-time high over the next couple months going into November. I think that's a likely possibility. We're continuing to see the ETFs are still bringing in a lot of money, millions of dollars every single week, getting close to testing 90K at the end of the year. That's not out of the cards, in my opinion. Either way, it's going up from here. Od początku miesiąca liczba bitcoinów na giełdach spadła dramatycznie, łącznie o ponad 4% spadku rezerw bitcoinów, co długoterminowo dla ceny bitcoina jest oczywiście byczym znakiem. A średnioterminowo warto zwrócić uwagę na wczorajszy spadek na SP500, co teoretycznie dla bitcoina może być negatywnym znakiem, ale jednocześnie pozytywny znak to spadek na indeksie dolara, który w ostatnich dniach traci z sesji na sesję. Od dnia zamachu na elekta Trumpa zyskał nie tylko Bitcoin, ale również jego fan token MAGA Trump, na chwilę obecną utrzymujący się na ponad 14% proficie, w porywach zyskiwał nawet do 80%. I w dniu wczorajszym pojawiła się informacja na MaxData o tym, że ten token będzie listowany przez byłą giełdę Huobi, czyli giełdę HTX, co długoterminowo może przyczynić się do wzrostu wolumenu na tym coinie. I choć krótkoterminowo możemy jeszcze widzieć odreagowania tych wcześniejszych wzrostów, to w szerszym terminie pytanie, czy ten token nie będzie zyskiwać. Raz ze względu na rosnącą popularność Trumpa, a dwa ze względu na informacje o listingu tego tokena na giełdzie HTX. Fundamenty pod wzrosty ma również telegramowy token TON, który ogłosił most bitcoinowy do bezpiecznych transferów bitcoinów do sieci powiązanej z Telegramem, czyli do sieci TON. Każdy bitcoin na TON będzie w pełni zabezpieczony przez rzeczywiste bitcoiny przypięte poprzez proces teleportacji dla bezpiecznych transakcji. W ostatnich dwóch dniach token TON stracił ponad 6% do Tethera w czasie, gdy cena bitcoina zyskiwała. Pytanie zatem, kiedy będzie odpowiedni moment na odbicie wcześniejszych spadków, być może już teraz, być może za kilka dni. Z pewnością dobrymi momentami są te, w których cena bitcoina może również odbijać. I w ostatnich dniach takich sytuacji było wiele. Ale łatwo jest czytać wykres wstecz, dużo trudniej jest przewidywać jego potencjalne odbicia. A można to robić na podstawie danych. Otóż te pionowe, przerywane linie to były momenty, w których ja otrzymałem na MaxData alerty o tym, że jest prawdopodobieństwo wzrostu ceny bitcoina. Przypomnę, że ten Pro Alert utworzyłem kilka dni temu, zaraz po zamachu na Trumpa. Uruchamia się on, gdy obie metryki BSP są na niskich poziomach, ale nie są to skrajnie niskie poziomy. Dlatego może być wywoływany nawet około 600 razy rocznie, co daje potencjalnie 1 do 2 alertów dziennie. Natomiast statystycznie po jego wywołaniu cena bitcoina rosła. I na tym wykresie widzimy, że było to około 0,6% w 41 godzin. I w ostatnich dniach ten konkretny Pro Alert był wywoływany właśnie w tych punktach. Zdarzało się kilka sytuacji, w których te punkty nie były doskonałymi, ale tak jak powiedziałem, nie jest to Pro Alert, który jest przystosowany do ultra skrajnych sytuacji, ale taki, który ma pomóc w codziennym tradingu i spekulacji. Jak wejdziecie na MaxData, to będziecie mogli go zasubskrybować. A szanse na wzrosty mają również tokeny NIR, FIL, RENDER, LIFEPEAR oraz TAO, a to ze względu na to, że Grayscale ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszego produktu inwestycyjnego skupionego na decentralizacji sztucznej inteligencji. Fundusz ten w swoim portfolio przechowuje 31% tokena NIR, 30% tokena FIL, 26% tokena RENDER, 9% LIFEPEAR oraz niecałe 3% BitTensor, czyli TAO.
I zaraz po opublikowaniu tej informacji na Twitterze cena każdego z tych tokenów zyskała. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że już sam moment publikacji to był moment, kiedy ta cena była na wzroście, to jednak token Fill plus 4%, token Render plus 6%, LivePeer plus 10%, a token TAO utrzymał się na swoim poziomie, ponieważ wzrosty pojawiły się dosłownie 10 minut przed tym, jak ta informacja trafiła na X, to i tak na większości z tych coinów można było jeszcze zarobić i to w stosunku do ceny Bitcoina. A jak można przewidywać na przykład takie wzrosty altcoinów, zanim się one pojawią? Otóż w dniu wczorajszym również pojawił się alert na token A8 z informacją o potencjalnym jego listingu na giełdzie Coinbase. Użytkownik Bobber bardzo szybko zareagował, zyskując dzięki tej reakcji szybkie plus 15%, tak jak to napisał. Oczywiście na tym tokenie można było zyskać znacznie więcej niż 15%, teoretycznie nawet 60 kilka procent od alertu, a to wszystko w niecałe 3 godziny. Natomiast nawet jeżeli załóżmy ktoś spóźnił się minutę, dwie, nawet 10 minut po otrzymaniu alertu, nadal była możliwość zyskania około 40 kilku procent w następne 3-4 godziny. A wycena tego tokena nadal utrzymuje się na ponad 10% wzroście. Napiszcie, co sądzicie na temat Bitcoina, altcoinów, jak spekulujecie przez najbliższe dni i tygodnie? Czy uważacie, że token MAGA ma szansę na wzrosty przez następne dni? Czy wykorzystujecie już pro alerty do codziennej spekulacji? Czy przeprowadzacie własne backtesty, bo tutaj na MaxData również macie taką możliwość? Czy spekulujecie pod listingi? A jeżeli nie, to w jaki sposób spekulujecie na rynku kryptowalut? Też to napiszcie, podzielcie się, a najciekawsze komentarze oczywiście omówię na następnym materiale. A jeżeli chcecie śledzić moje alerty, to wbijcie na MaxData w link, który jest poniżej i możecie je łatwo zasubskrybować. To był kanał Julian Crypto, to nie były porady inwestycyjne. Trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. Cześć!